albo kim jest ciągle dla ciebie Bob Marley? Dla mnie Bob Marley? No na pewno odegrał bardzo ważną rolę w muzyce reggae i jakby był takim człowiekiem, który sprawił, że ona się stała na tyle popularna, że na przykład mamy reggae w Polsce, bo dotarło do nas, bo potrafił to przekazać w mediach i potrafił przyciągnąć do tego ludzi, którzy normalnie nie byli z tym związani, czyli nawet którzy nie wiedzieli o danej ideologii, zaczęli się tym interesować przez jego osobę najczęściej. No, reggae to reggae, no po prostu, to jest muzyka, która rusza, porusza i jest fajnie, no. Jest dużo, dużo innych wartości pozytywnych. Tak, ja wyczułam dużo wartości pozytywnych. No, żeby był jakiś kolor w życiu, a więc po prostu przyszłam z moim chłopakiem, no, zabawić, no, po trochę się ruszać. Nie można się spotkać w szkole, na ulicy, w bibliotece. Nie ma takich ludzi z takimi kolorowymi ubraniami, takimi dredami, a więc to generalnie fajnie. Koleżanka Marta, która nie wiem, ma jakiś pseudonim Maryśka. Myślałam, że ona będzie, a niestety słyszałam, że jej nie będzie. No, mi przykro, ale to nieważne, bo dzięki temu poznaję innych, różny zespół, a więc spoko. You.
właśnie siedzę w scenie systemowej. Bardziej, prawda? Od tam jakiegoś czasu. Więc dla mnie takim wzorcem i autorytetem jest 27 Pablo, od którego kupiłem pierwsze swoje single. No jest to ziomal, który pierwszy, jako pierwszy w Polsce w ogóle dystrybuował jamańskie siódemki oraz jako pierwszy w Polsce zaprezentował juggling, czyli to, co mnie kręci, zgrywanie rytmów, nie takie suche granie, czyli puszczanie kawałka i później następnego, tylko po prostu mamy tam kilka kawałków na tym samym rytmie i sobie zgrywamy to, że jest, publika ma wrażenie ciągłości, coś w tym stylu, prawda? Nie? Polska scena, jak dla mnie, regowa, zbyt dużo czerpie z punk rocka, zresztą wszyscy gdzieś tam stamtąd pochodzimy. I w polskim reggae jest bardzo dużo rock'n'rolla. Riffy, jakieś solówki gitarowe i trzy-czterokowe brzmienie, prawda? No i Łukasz, mój świadomy, to jest Bobo Dread. Bobo Dread dlatego, nie dlatego, że mam dready, dlatego, że najbardziej cenię sobie artystów z nurtu Bobo Dread. Bobo Dreadzi, boi się nawet ich mafia na Jamajce. Well, I think today is our first night to play in Wrocław. This is our second time, right? And this is our last show, and then we fly back to Paris, right? But we was in tour all over Poland, in a different city, big city. Yesterday night we playing the next big party, right? We down here to play reggae music to make Polish people to understand about mix up of black and white. You understand? And say Rasta, when we greet each other, we look each other through the eyes and love each other as a black and white brother, you know what I'm saying? So I'm down there to unite and to make people to understand each other. This is my job. My job is preacher, and a preacher is to preach for the little, young one, big one, older, and tell them who we are, black and white, yellow, Indian, Asian, Arab, is one. It's love. That's only what I can say. It's love through the Poland. It's love all over the world. It's love to everyone. Like I met my brethren. I was just say, you know what I'm saying? This is reggae music, you know what I'm saying? Reggae music is so Rasta. Dziękuję. Dzięki. Rasta. Rekord. Włączone? Okej, włączone człowieku? Dawaj tu a kapelę, ja na razie. Trzy, dwa, trzy. I like to smoke weed. I go say to me I like smoke weed. I go say to me I like smoke weed. I go say to me I like smoke weed. Natura dread kilo. Ej, dobra, to są Marlejki 2005 wieku w klubie WZ. Sprawdź to, sprawdzaj to dzisiaj, sprawdzaj za rok. Relas.pl. Wystąpiły gwiazdy największego formatu. WW Muffin, Rasnaja, specjalny gość. Kurwa, się pojebałem, zaraz zajebie. Oj, tej koncert idea jest bardzo głębia. Wysłałem tutaj wielką gębię. Do mnie mówisz? Do kogo mówisz? Oprócz mnie nikogo tutaj nie ma. Are you talking to me? Fuck!